A teraz na naszej antenie witam bardzo serdecznie lewicowego publicystę Rafała Otokę Frąckiewicza, Polityko TV. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Czy Polska jest nadal imperium? A kiedy była ostatnio? No pan tak zawsze opowiada o Polsce w swoich programach, mówiąc o Polsce jako o imperium, dlatego przynajmniej tak było do niedawna. Nie, no ja po prostu opowiadam o tym, że Polska ma ogromne szanse, przynajmniej miała ogromne szanse stać się imperium i mamy po prostu potencjał na to, by być imperium zarządzającym swoją częścią wszechświata. I w tym sensie to ujmuję. Imperia nie rodzą się z niczego. Do powstania imperiów potrzebna jest wola taka osób, które by chciały, żeby w imperium mieszkać. No w Polsce takiej woli ciągle jeszcze nie ma, a wszelkie próby tworzenia imperium są systematycznie torpedowane przy każdych wyborach, także no, jeszcze nam troszeczkę brakuje. No to jak pan ocenia wszystko to, co dzieje się w naszym małym imperium, czy aspirującym do imperium kraju? Mówię tutaj o sytuacji no de facto politycznej, tego dualizmu prawnego, uznawania, nieuznawania pewnych instytucji prawnych, sądów, wyroków, orzeczeń. To jak pan ocenia to, co się dzisiaj dzieje w Polsce? Znaczy, to jest stan totalnej anarchii, tak? Bo jeżeli PiS, który rządził poprzednio, naginał w prawo w jakiś tam sposób pod siebie, to trzeba przyznać, że zdarzało mu się dość często, że po prostu wykorzystywał różnego rodzaju luki, wykorzystywał siłę swoją do perswadowania różnych rzeczy, to ta sytuacja, którą mamy do czynienia od początku grudnia, 13 grudnia, no to jest stan totalnego rozkładu w państwa jako takiego. Państwo przestało działać, nie ma prawa. Każdy ale jest wola obywateli tutaj. W dowolny sposób. I powiem tak, że to nie jest jakaś, to nie jest dla mnie jakieś zaskoczenie wielkie, że tak jest, tylko że to, co się dzieje, to jest zaskoczeniem. Bo to, że system prawny w Polsce od 1989 roku był budowany na potrzeby hierarchii, im ktoś bardziej wyżej stał w hierarchii państwowo-partyjnej oraz urzędniczej, tym bardziej był chroniony. Wystarczyło być celebrytą, żeby być bezkarny w przypadku zabójstw. Wystarczyło być nikim, żeby pójść do siedzieć za sprzedaż pietruszki na ulicy. Ten system był przez te 30 lat budowany na potrzeby ludzi władzy. No i teraz zaskoczeniem jest to, że ci ludzie władzy między sobą zaczynają wykorzystywać go przeciw sobie. To jest może zaskakujące. To, że on tak wygląda, nie inaczej, nie powinien go dziwić, ale to, co robi w tej chwili Platforma, jest zastanawiające, bo oni kompletnie miażdżą poczucie bezpieczeństwa obywateli, bo w tej chwili każdy może zostać oskarżony o wolną rzecz, jeśli po prostu nie ma pleców partyjnych po odpowiedniej stronie partyjnej, no to może zostać zgładzony. To jest strasznie niebezpieczne, a to, że państwo nie istnieje, no cóż, no to on istniał teoretycznie od 1989 roku. W tej chwili zbieramy tylko owoce w naiwności osób sądzących, że jednak państwo jest, działa prężnie i chroni obywateli przed zagrożeniami różnorakimi. No, można powiedzieć, że państwo nie istnieje, no ale na przykład wsadzenie do więzienia posłów Kamińskiego i Wąsika przez przecież policję, sądy wydały wyroki, te instytucje istnieją, te instytucje są no właśnie narzędziami państwa polskiego, które powinny funkcjonować na podstawie obowiązującego prawa. Dzisiaj prawem stają się, no tak przynajmniej mówią politycy koalicji rządzącej, że jest wola polityczna wynikająca z wyników wyborów, że no tak jest oczekiwanie społeczne. To też nie jest nic nowego. Przypomnę, że kiedy wybuchła pandemia, w identyczny sposób traktowano osoby, które nie łamały prawo, tylko nie wywiązywały się z ustaleń, które ogłaszano w trakcie konferencji prasowych. Przypomnę, że wszystkie osoby aresztowane za brak maseczek i w ogóle za łamanie pandemicznych obostrzeń były później uniewinniane przez sądy, bo one postępowały zgodnie z prawem. Niezgodne z prawem, za to były wytyczne, które były przez rząd transportowane do rzeczywistości. I ta sama policja trzymała ludzi, aresztowała ich. I tutaj, jeżeli mówimy o Wąsiku i panu Kamińskim, powiem tak, przez ostatnie lata nie widziałem, żeby prezydent, żeby premier, żeby jakikolwiek minister tego kraju wstawił się za osobami, które zostały osadzone w areszcie albo w więzieniach za łamanie właśnie pandemicznych ograniczeń.
a to było równie niezgodne z prawem, jak to, co się w tej chwili dzieje. W związku z tym no, nie znajdziecie w moim serduszku żalu do tej sytuacji, bo dobrano się do grubasów, a chudzi pachołkowie, którzy przez całe lata byli w podobny sposób traktowani, do dziś nie doczekali się słowa przepraszam, a byli tak traktowani za sprawą między innymi pana Kamińskiego i pana Wąsika. To, że obecny rząd łamie prawo, bo w świetle prawa, co by nie mówić o tym, co robił Wąsik z Kamińskim, zostali uniewinnieni i takie są fakty prawne, to jest całkiem inna sytuacja. Patrzę od strony zwykłego człowieka, że my, jako zwykli ludzie, nie byliśmy w żaden sposób chronieni przed błędami i wypaczeniami władzy, a wręcz przeciwnie, ci sami politycy, którzy dzisiaj krzyczą o bezprawiu w związku z zamykaniem jakichś ludzi do aresztu i więzień, klaskali, kiedy jeszcze rok, dwa temu zamykano ludzi do więzień i do aresztów w wyniku no właśnie takich... No tak, ale chyba o żadnym z tych ludzi nie mówiło się, że są więźniami politycznymi, bo to jest ta linia obrony Prawa i Sprawiedliwości. No, do tego, w jaki sposób próbowali chronić posłów Kamińskiego i Wąsika, mówiąc, że oni są więźniami politycznymi skazanymi za walkę z korupcją. No więc to wszystko się rozgrywa na poletku partyjnym. To wszystko są rozgrywki partyjne, nie dotyczące zwykłych ludzi, bo zwykłych ludzi ci panowie, którzy w tej chwili mają usta pełne frazesów z jednej i drugiej strony sceny politycznej, mieli głęboko w nosie, kiedy ich bezprawie, nazywane prawem, a de facto oparte na konferencjach prasowych, które nie były poparte żadnymi wytycznymi, nie wiem, ustawowymi i innymi, no wtedy rządziło się rozporządzeniami, prawda? Ci ludzie wtedy milczeli, tak? A w tej chwili, jeżeli chodzi o ich kolegów partyjnych i ze świadka ich politycznego, nagle po prostu jest wielka wrzawa. Szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi, jeżeli chodzi o tych dwóch panów. Jeżeli chodzi o to, że znowu jest złamane prawo, czyli mimo tego, że pan Wąsik z panem Kamiński no nie do końca czysto grali w stosunku do pana Lepera, to jednak świetne prawa zostali uniewinnieni. I to, co robi Platforma, to jest następne łamanie prawa w wykonaniu tego ugrupowania. Ktoś, kto nie pamięta rządów przed 2015 rokiem Platformy, no nie pamięta tych wszystkich elementów, które wtedy były oczywistością, czyli zamykanie ludzi za krytykę w internecie, wchodzenie do redakcji, wyrywanie laptopów, zamykanie tych redakcji, prześladowania dziennikarzy, strzelanie do górników. A no właśnie, zatrzymajmy się proszę na chwilę przy tych dziennikarzach, bo faktycznie toczyło się takie śledztwo, w którym zarzucano, no właśnie, ministrom odpowiedzialnym za zarządzanie służbami specjalnymi, inwigilację dziennikarzy. I przez 8 lat tego rządów Prawa i Sprawiedliwości to śledztwo chyba nie ruszyło jakoś mocno z kopyta i nikogo w tej sprawie nie skazano. Ja powiem szczerze, jak zobaczyłem wtedy tą listę tych dziennikarzy, to wiedziałem, że nic z tego nie będzie, bo to jakaś jedna wielka fikcja była, bo to byli głównie celebryci znani z mediów, a nie osoby, które faktycznie zajmowały się aferą Sowy i Przyjaciele, które powinny być na celowniku służb. W związku z tym było domniemanie, że albo to jest jakaś lista fikcyjna stworzona na potrzeby zbudowania legend niektórych dziennikarzy, albo służby kompletnie nie wiedziały, kogo śledzić. No, z tego, co się wydarzyło, czyli przez 8 lat nic się nie wydarzyło, wynika, że to pierwsza opcja jest tylko może być brana pod uwagę. Za czasów PiS-u też była inwigilacja dziennikarzy, o czym nikt kompletnie nie mówi. Powstała na początku wojny na Ukrainie specjalna komórka, która ścigała rosyjskich agentów i która miała niszczyć im kariery, wyrzucać z pracy i generalnie powodować, żeby ci ludzie, którzy no, nie suflowali, nie to, że byli prorosyjscy, tylko nie suflowali państwowej propagandy, mieli kłopoty, jeżeli chodzi o wykonywanie swojego zawodu. Pan też? Ja teraz tak jestem ciekaw, bo te osoby, które to robiły, są znane, te, które to zlecały, właśnie siedzą w tej chwili w areszcie czy w więzieniu. Ja mam pytanie, czy nowa władza zajmie się tymi osobami, które inwigilowały dziennikarzy za czasów PiS-u, czy po prostu przechwyci ich na swój użytek i dalej będzie deprecjonowała pracę niezależnych mediów, które jeszcze w Polsce istnieją. Nowa władza chyba jest zajęta innymi rzeczami, a dziwi pana fakt tak brutalnego rozprawienia się z poprzednikami w sytuacji, w której no, przy każdej zmianie rządu, przy każdej zmianie władzy przecież są szumne zapowiedzi rozliczeń poprzedników i nigdy to jakoś szczególnie nie miało miejsca. No przecież pamiętamy też Prawo i Sprawiedliwość, kiedy w 2015 roku przejmowało władzę, ministrowie wychodzili w Sejmie
wcześniej i ogłaszali wyniki jakichś audytów przeprowadzonych w ministerstwach dotyczących szeregu nieprawidłowości. Z tego nic nie wyszło. A dziwi pana, że teraz przyszedł czas, że te zapowiedzi rozliczeń są tak brutalnie realizowane? Znaczy, powiem tak, to co pan wspomniał, czyli audyt rządów Platformy stworzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przecież to były setki przypadków łamania prawa, tak? Nikt faktycznie nie tak został wtedy twierdzono. Nawet podany do sądu czy do prokuratury w związku z chustwą, jaką de facto był ten audyt. To, że Platforma w tej chwili to robi, to jest wynikowe kilku składników. Przede wszystkim Platforma nie sądziła, że wygra wybory. Zresztą nie wygrała ich tak naprawdę, bo PiS wygrał te wybory, a w jakimś... Wygrał, ale przegrał, nie? No tak, wygrał, przegrał, Platforma przegrała, wygrała. Oni nie sądzili, że wygrała wybory, w związku z tym są kompletnie nieprzygotowani do rządzenia, co widać w poważnych kwestiach dotyczących naszego państwa, tak? Bo w chwili, kiedy polska nauka jest na jakimś szarym końcu światowej nauki, jeżeli ktoś idzie do władzy i chce reformy kraju, to spodziewałbym się reform, które spowodują, że polskie uczelnie zaczną skakać po listach rankingowych z 900 miejsca, 500, na przynajmniej pierwsze 200 miejsc. Tymczasem nic takiego się nie dzieje, wręcz przeciwnie, Ministerstwo Edukacji bombarduje szkoły nowymi pomysłami, które kompletnie rozłożą szkolnictwo w Polsce. Finanse, nic o finansach nie wiemy. Te pomysły, które zostały podane przy okazji budżetu. Nagle dziura Morawieckiego zniknęła. PiS wpędzał nas w długi, to Platforma wpędza nas w jeszcze większe długi. Platforma, która wyklinała 500+, w tej chwili przypisuje sobie 800+, które było de facto pomysłem Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie są nieprzygotowani do rządzenia i to widać na każdym kroku. W związku z tym idą w chucpę. To, co zrobili z TVP nielegalnie, jak się okazuje, to, co teraz robią z prokuratorami, nielegalnie, ci ludzie gdziekolwiek się nie dotkną sytuacji jakiejkolwiek, okazuje się, że nie znają prawa lub po prostu mają je głęboko w nosie. Także sytuacja jest krytyczna, tak powiedziałem. Państwo nie daje żadnej pewności obywatelom, że jeżeli ci ludzie przestaną się wreszcie tłuc do siebie, bo się wytłuką na tyle, że będą czas się mieli zająć czymś innym, że nie przyjdą po nas i nie będą pacyfikowali zwykłych obywateli. Przypisując ich oczywiście do drugiej opcji politycznej, bo to jest następna paranoja w naszym kraju rządząca, że im tam u góry się wydaje, że Polska jest podzielona w połowie pomiędzy pisowców i połowców. Tymczasem jest cała masa normalnych ludzi, którzy z przerażeniem patrzą na to, co oni robią, tylko że jak tamci zaczną się dobierać do tych ludzi, to zajmą się albo pisowcami, albo połowcami, zależy od tego, kto będzie się tym zajmował. To jest niebezpieczne, to jest głupie przede wszystkim strasznie i państwo jest poddawane totalnej destrukcji. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy faktycznie byśmy mieli zagrożenie ze wschodu na przykład. Przecież w tej chwili ktokolwiek chciałby zaatakować państwo polskie, wchodzi tutaj jak w masło, bo jest taki chaos, że nikt nad niczym nie panuje i nikt niczego nie kontroluje. Także przypomina się od razu ten mem spod Grunwaldu, prawda? Tak, nie było od 1989 roku. Przypomina się od razu ten mem spod Grunwaldu, gdzie Ulrich von Jungingen mówi do swojego rycerza zakonnego, widzącego walczące wojska polskie, że zaczęli bez nas, nie? Ale jeszcze jedno szybkie pytanie, bo niestety czas nam tutaj nieubłaganie dobiega końca. Dzisiaj obiegła media informacja, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadza dyscyplinę w głosowaniu nad odwołaniem Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Jak pan ocenia tę decyzję? Ja spytam tak szeroko. Z kim PiS jeszcze nie ma wojny na śmierć i życie? I to nie mówię tylko o poletku polskim, ale o poletku międzynarodowym. Przecież Prawo i Sprawiedliwość skłóciło się już ze wszystkimi. Nawet Orbana, który był oddanym przyjacielem Polski. Położyli na ołtarzu relacje z Ukrainą, prawda? Na scenie politycznej w Polsce też PiS już nie ma żadnych przyjaciół. Nie wyciągnęli żadnych wniosków z przegranej i tak jak Platforma nie wie i nie wiedziała, że wygra i nie wie, dlaczego wygrała w sumie, tak PiS ciągle nie wie, dlaczego przegrał. I to jest, myślę, niezwykle niebezpieczne, bo tak jak za PiS-u nie mieliśmy żadnej poważnej opozycji, tak w tej chwili za Platformy też żadnej poważnej opozycji nie mamy. I to tylko pokazuje, jaki degrengoladzie i rozkładzie jest nie tylko państwo, ale i system demokratyczny, bo to akurat jest przywarą całej Europy, że
ten system pseudodemokratyczny rozsypuje się w naszych oczach z bardzo podobnych powodów. I tą pesymistyczną kropką musimy zakończyć nasze rozważania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Rafał Otoka-Frąckiewicz, publicysta lewicowy, Polityko TV. Dziękuję Państwu bardzo. I to nie była pesymistyczna puenta, to była optymistyczna puenta, gdyż problemy to okrute możliwości. A to, co stoi za rogiem, jest zaraz jeszcze niewidoczne, a myślę, że będzie lepsze. No bo nie może być gorsze. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.